Ludzie muszą raz na zawsze zdać sobie sprawę z tego, jak to jest, gdy twoje ciało przestaje być twoje, gdy twój świat rozpada się jak domek z kart, a psychika zostaje rozdarta na strzępy. Jako Dzierżoniowska Rada Kobiet zainicjowałyśmy w tym roku taki wspólny taniec. To jest taniec One Billion Rising, taniec przeciwko przemocy. Tym tańcem chcemy wspierać kobiety, które doznają przemocy. To jest akcja ogólnoświatowa. W Polsce kilkadziesiąt miast włączyło się w tę akcję i mam nadzieję, że przystąpią do tej akcji w kolejnych latach kolejne miasta. Nie chcę więcej żyć już w takim świecie, świecie uwięzionych ptaków. Nie chcę w czasie ranić swoich skrzydeł, miotać się w zwierzęcym strachu. To jest tak, że w dzisiejszych czasach współczesnych wydaje nam się, że tej przemocy nie ma, ale oczywiście ona jest. Dane statystyczne pokazują, że wiele kobiet doznaje przemocy i nie przyznaje się do tego. Jest przemoc zarówno ekonomiczna, psychologiczna, psychiczna, ale również i fizyczna. Jesteśmy dzisiaj tutaj wspólnie z młodzieżą, dzierżoniowskie uczennice, uczniowie, pracownicy różnych naszych jednostek, również opiekunowie, ale i podopieczni dziennego domu, różne osoby, po prostu mieszkańcy, mieszkanki Dzierżoniowa przyłączają się do akcji i dzisiaj wspólnie zatańczymy. Jest to taniec, to jest taki bunt przeciwko przemocy. Uważam, że mówienie o takich sprawach, takie akcje są bardzo potrzebne, ponieważ uświadamiają ludzi, przełamują też takie te tematy tabu, jakim jest przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, a szczególnie bardzo ważna, której często jest pomijana, jest przemoc seksualna, która również dotyka każdego i tak naprawdę dzisiaj spotykamy się tutaj na rynku z akcją kierowana do kobiet. Natomiast też wydaje mi się, że warto o tym mówić, że przemoc seksualna, fizyczna, psychiczna, jakakolwiek dotyka obu płci, jak i mężczyzn, tak samo jak i kobiet. Wydaje mi się, że takie akcje właśnie po pierwsze pokażą ludziom, że to nie są tematy, których należy się wstydzić. Są to tematy, z którymi należy się cały czas oswajać. Trzeba edukować ludzi, trzeba pokazywać społeczeństwie, że chcemy coś działać, żeby działać przeciwko temu, żeby było tej przemocy jak najmniej. Żeby też informować osoby, bo dalej często jest przyjęty fakt, że na wiele form przemocy jest przymykane oko. Że jest to normalne, jest normalizowane w społeczeństwie, bądź zakorzenione w wierze, w patriarchacie. A wydaje mi się, że powinniśmy edukować ludzi z tym, żeby zgłaszali, żeby się nie bali i żeby potrafili reagować i pomagać takim ofiarom. Kobiety zdecydowanie wstydzą się przemocy. Myślą, że wstydem jest przyznanie się do tego, że się jest ofiarą przemocy. Myślę, że to sprawcy powinni się wstydzić, natomiast nie ofiary. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi grupę wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. Zajęcia są prowadzone przez psychologa w dwóch grupach. Można się podzielić swoimi doświadczeniami, można uzyskać wsparcie, co uważam w takiej sytuacji jest bardzo ważne. Ponadto mamy lokalny telefon zaufania. Można anonimowo zadzwonić, dowiedzieć się, jaką formę wsparcia można otrzymać, czy ewentualnie zgłosić się do ośrodka, bezpośrednio do pracowników. Mamy zespół do spraw przeciwdziałania przemocy i tam uzyskuje się kompleksową pomoc i wsparcie w tak trudnych sytuacjach jak przemoc. Nie jestem rzeczą, swoją zawartą, bo w sercu mam.